To jest dosłownie stan umysłu. Co tu się dzieje w ogóle? Czemu my tu będziemy się... My będziemy się uczyć tutaj? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Jail Life. I dzisiaj, słuchajcie, Grzesiu trafił do więzienia. Za swoje podłe czyny Grzesiu trafił do więzienia. Jakie? Nie wiem. I dzisiaj Grzesiem, słuchajcie, sterujemy, zobaczmy, jak on sobie poradzi w więzieniu, bo pewnie to będzie tragiczne przeżycie. Proszę bardzo, startujemy misję, zobaczmy, co tu trzeba zrobić. Opróżnijmy swoje kieszenie i włóżmy do konkretnych pojemników. Dobrze więc, Grzesiu, co masz? Grzesiu ma po... Czemu Grzesia? No, to jest typowa rzecz dla Grzesia, nie? Czemu on ma kaczuszkę? I skąd ty, Grzesiu, masz tyle hajsu? Czy możemy to wywalić jakoś? Tak? Masz, weź to. Weź to i nas wypuść, ogólnie. Czy oni chcą to wywalić do śmieci? Przepraszam bardzo, bo ogólnie... Czemu w ogóle Grzesiu ma młotek? Do czego mu był młotek? Ale w każdym razie ogólnie nie sortuje się chyba w ten sposób rzeczy w więzieniu. Chyba, że wywalają to do śmieci, to spoko. Znaczy... Gorzej dla Grzesia trochę. Ten policjant ogólnie wygląda mi znajomo, nie wiem czemu. Jak każdy policjant z tego typu gry, nie? I ogólnie podoba mi się to, że możemy tu sobie chodzić, gdzie chcemy. Tu jest oczywiście niewidzialna ściana. Przejdźmy dalej. Co jest? Jak to się ściąga w ogóle? Jak ty to, Grzesiu, zrobiłeś? Spoko, ubranie się też sko... Co to jest? Czemu my ma... Czemu oni go szlaufem czyszczą? Co to? To są jakieś tortury! Grzesiu, po stopach, proszę bardzo, nie wywróć się tylko. Aha, stopy mu umyliśmy, a wszystko jest w porządku. I zakładamy ubranie. Co jest to gronie tak? Czemu odblokowaliśmy skina do papierosów? To jest nasza cela? Czemu tu są... Czemu my możemy palić papierosy w celi? Mamy tutaj nawet idealnie przy łóżku kibelek, nie no, Grzesiu, wstajesz dosłownie i siadasz, nie? To jest idealne miejsce do spania tutaj. Szczególnie jeszcze głowę tutaj mamy, a tu jest toaleta. Ogólnie papierosa nie mogę zapalić z tego względu, że no... Nie działa ogólnie. Co? Jak ja wszedłem na łóżko? Przecież się nie da wejść na łóżko. Czekaj. O, tędy się jakoś da wejść na łóżko. Okej, Grzesiu, idziemy spać na stojąco. Czy da się wejść na kibel? Co jest? Grzesiu jest królem. Nie no, jeszcze leży jak król, nie? Wstajemy, Grzesiu. Jest dzień drugi. Trzeba poznać swoich wrogów. Wow, i teraz widzimy swoją celę. Ale fajnie, mamy tutaj wszędzie znajomych swoich. Okej, okay, tu jest jakaś kamera. Tu jest klatka z wysokim napięciem, ale idziemy stąd na razie. Co się robi w pierwszy dzień więzienia? O, okej. Okay. To się... Spoko, fajnie, że wszedłem gdzieś i każe mi zacząć misję. Zacznij rozmawiać o planie ucieczki? Przecież tu są strażnicy, obok ciebie. Aha, bo my weszliśmy do tego więzienia chyba specjalnie i zostaniemy za to wynagrodzeni. Tylko za co? Co my musimy zrobić? Specjalnie weszliśmy do więzienia, żeby coś zrobić? Co? Czy... On powiedział, że co może zrobić, żebyśmy mu uwierzyli, nie? I Grzesiu oczywiście targuje się z bossem. $1 000 000 i będę cicho. Robimy to, oczywiście, że 1 000 000... O! To co my zrobiliśmy, że zostaliśmy zamknięci na całe życie? Czemu on sobie chilluje? Jesteś zamknięty na całe życie, Grzesiu! A co, ja tam atomówkę jakoś wywaliłem z tyłu, czy co? Czekajcie, czyli musimy uratować jakiegoś gościa, który siedzi na krześle elektrycznym. Aha, nic pan nie słyszał, proszę tutaj... Gotówka? Co my mamy w ręce w ogóle? Czemu my w ręce mamy wielką faję? Czemu my mamy jakiegoś wielkiego papierosa w ręce? A co my mamy zrobić? Tu jest kamera i... Czy my będziemy grzebać przy... Aha! Będziemy sobie palić
bardzo niepodejrzane, nie? Na pewno tego nie czuć i nie widać, jak Grzesiu sobie popala papieros. A, to czemu strażnik sobie poszedł? O co chodzi? Nie no, ja tej gry nigdy nie zrozumiem, co my odstraszyliśmy strażnika śmierdzącym papierosem i on mimo wszystko nie domyślił się, że to my? Czy o co chodzi? Jeszcze mamy wyłączyć kamerę! Jak ty chcesz to odkręcić? Czym ty to odkręcasz? Okej, spoko, to niech będzie czerwony, to niebieski też może być, proszę bardzo. Zasuwamy kamerę palcami czy czymkolwiek. O, zobaczcie, on śpi i nie widzi, że kamera nie działa. I co? I tu jest to miejsce, gdzie tak jakby musimy uratować tego gościa? Skąd ty masz klucze, Grzesiu? Czy to jest jakiś lockpick, czy... Aha, nie wiedziałem, że tak działają lockpiki, że po prostu sobie wkładasz do odpowiedniej odległości i po prostu przekręcasz. Nie no, Grzesiu jest nie dość, że Januszem biznesu, jest włamywaczem, to jeszcze jest pewnie inteligentny i silny. Okej, musimy to zniszczyć. Czy jak przetniemy złe kable, to go porazi prąd? Czy nie? Czy tak? Jako, że tutaj wypływa czerwony i niebieski, to przetnijmy sobie na przykład ten. Walną ciebie już prąd, czy nie? To ten? Czemu nic się nie dzieje? On miał umrzeć! Co się... Czy... Kim ty, Grzesiu, jesteś, że w ogóle wyłamujesz takie rzeczy jak te za... Grzesiu rękami zamki rozwala, nie? Jeszcze musimy... Oj. Musimy trafić w zielone, duże pole na środku. Niestety, Grzesiu akurat z tym ma problemy. I gościa, którego musimy uratować, no... Jakby to powiedzieć, troszkę musimy porazić. Czy to jest złe, co ja robię? Czy jest mi w porządku? Dobra, już. Uwalniamy, niech już będzie. Czemu on uciekł? I gdzie są w ogóle strażnicy? Skąd ty masz telefon? Co tu się dzieje w ogóle? Wyciągnął sobie po prostu... Skąd on ma takie rzeczy w ogóle? Tu ma papierosy, tu ma telefon, tutaj ma rzeczy sobie do... Co ty, Grzesiu, zrobiłeś tam na zewnątrz, że dostajesz od nich takie rzeczy? Musimy zdobyć nóż? Będziesz tego potrzebować? Do czego nam jest nóż? A, wkrótce się dowiesz. Nie no, spoko, Bosie. Wkrótce się dowiemy, idziemy w kimę. Czy to jest siłownia? Musimy stać się silniejsi. Czemu mamy łańcuch w ogóle tutaj? Dobrze. Podoba mi się ta gra. Podoba mi się, Grzesiu, biegnij szybko. Ej, my z Grzesia zrobimy kozaka teraz. Czy my teraz mamy jakieś muskuły? Fajnie, fajnie, że to tak działa, nie? Pobiegaliśmy chwilę, popodrzucaliśmy troszkę ciężarki. Tutaj podrzuciliśmy, nie wiem ile to ma, to musi być z 300 kg, bo Grzesiu już jest umięśniony. Ktoś po prostu namalował mu tutaj sutki, proszę bardzo. Tutaj sześciopak mu domalowali i Grzesiu jest teraz umięśniony. O, będzie walka! Poćwiczyliśmy i od razu walka będzie. Wreszcie coś się dzieje, idziemy się Grzesiem nawalać. Czy my mamy obstawę? Mamy już jeszcze jakichś ziomków swoich. Czy my ja to kocham, ja kocham w to grać, bo to jest mega proste zawsze. Dobrze, stawiamy 10 dolców. Proszę bardzo, tu jest piłeczka, bardzo proste. No tu. Czy to jest takie proste, serio? Przecież ja tu mogę całe życie siedzieć i wygrywać cały czas. Okej. Nie no, zobaczcie, Grzesiu już jest mistrzem biznesu. Ten kubek ląduje tutaj, co nie? Bierzemy to, bierzemy hajs, bierzemy jeszcze raz. I uwaga, skomplikowane bardzo. Wygrywamy następne pieniądze, a najlepsze jest to, że ta animacja się praktycznie nie zmienia. Czemu nie ma w prawdziwym życiu takich gier? Przecież ja bym był bogaty. Znaczy, jest taka gra, ale jest znacznie cięższa, oczywiście. Dobrze, wygraliśmy $235. Możemy stąd wyjść, a przyszliśmy z 10 dolarami. Dobrze, Grzesiu, boss nadchodzi. Po co nam kij? Czy my będziemy ich bić z kija? Czy... Co? Czekajcie. Czy my? Co?
Czemu? Jakim to? Czemu w więzieniu jest jakaś maszyna, która wyrzuca piłki i możemy strzelać w gości różnych? Proszę bardzo, headshot. Co jest? Co? Bijemy się przez to, że Grzesiu kopnął mu butelkę? Czy my rysujemy coś, żeby walczyć z kimś? Co jest? Nie no, Grzesiu wszystkich pokonuje, on już jest królem więzienia. Co? Co? Zapłacisz za to i groził mi śmiercią. Gonimy go, oczywiście, że go... Gonimy go! Szybko, szybko! Policja przyszła! Ona się zastanawia, co tu się stało. Co? 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 Zabij? Czemu my mamy kogoś zabić? Gdzie są w ogóle strażnicy? Okej, okay, czyli musimy na nich uważać, zapytać. Co? Co tu się stało? Czy my będziemy wszystkich po kolei... Co jest? Co tu się dzieje? Zabiliśmy już jakieś 6 ludzi, nie? Spoko, idziemy dalej, czemu nie? To więzienie! To jest dosłownie stan umysłu. Co tu się dzieje w ogóle? Wybiliśmy już jakieś pół więzienia, nie? I Grzesiu sobie przechodzi dalej, nie? On sobie macha nożem i... pozbywa się dosłownie wszystkich. Proszę bardzo, przepraszam. Ej, Grzesiu jest kozakiem. No i wrócił do celi, nic się nie stało, więzienie się nie przejęło, nie ma kamer oczywiście. 40 ludzi się pozbyliśmy, Grzesiu wrócił do swojej luksusowej celi z papierosem i grami. No i co? No to w kimę. My tu możemy okulary kupić, zegarek. Dobra, Grzesiu musi mieć okulary, czarne okulary. Można tak po więzieniu chodzić? Co jest? Ej, on teraz jest serio bossem tutaj. Czemu my tu będziemy się... My będziemy się uczyć tutaj? Przepraszam bardzo. Zabiłem przed chwilą 40 ludzi, a bardziej się boję oszukiwania na egzaminie, nie? Cudownie. Nie no, czy ty każesz nam sprzątać? Czemu nikt się w ogóle nie przejął tymi ludźmi, których się pozbyliśmy? Dobrze, Grzesiu razem z Oksami... idzie sprzątać, nie? Aha! Przepraszam bardzo! Czemu my musimy sprzątać po jakichś gościach? Nie. Oni są ponoć groźniejsi niż my, bo mają czerwone mundury, a to jest gorzej. Ale no bez przesady! My byśmy ogólnie się zapisali tutaj do legendy jakiejś, jakby coś takiego było. Ogólnie musimy kogoś otruć, co nie? Czy my będziemy tworzyć... Czy to jest ten gość, który nam sprzedał okulary? Czemu mamy go zatruć? On jest wrogiem naszego szefa ponoć. Okej, okay, dajmy temu to. Dajmy temu co chce. Czekajcie, co się stanie, jeżeli otrujemy kogoś innego? Jeszcze troszkę więcej. Trutki. No, jeszcze troszkę więcej. Jeszcze troszkę więcej. Posolimy, żeby nie poczuł. Proszę bardzo. O. Nie udało się. Dobrze, to jest ten, którego musimy otruć. Czemu w ogóle w kuchni leży trutka, którą możemy kogoś otruć? Po prostu wsypujemy mu trutkę z czaszką na obrazku i on ma się nie skapnąć, tak? Z Bogą, niech będzie. Smacznego. I co mu się... wywalił się z krzesła. I Grzesiu po prostu niewinny. Wrócił do celi, jak gdyby nigdy nic, idzie spać. Także dziękuję wam za oglądanie. Grzesiu się żegna, ma na was troszkę wywalone, bo się odwraca. Ja was żegnam. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Pa, pa.